warunków. Jeżeli w danym momencie mam takie, to się adoptuję, ale jeżeli mi nie pasują, to będę teraz szukała innych, które będą mi bardziej odpowiadały. I tak się właśnie, słuchajcie, zmienia nie świat, ale swoje życie. Mamy poniedziałek, także wtorek deszczowy. Au! Nie wierzę, przyciąłem sobie włosy. Nic nie szło tak, jak miało iść. Nerwowa atmosfera. Wielka spina, jednym słowem. Pierwsza zmiana. Jedziemy z vlogiem tygodniowym. Co się będzie działo? Dzisiaj mamy poniedziałek, 13 maja. Pierwsza zmiana. Jestem na Skoroszach. Mega się cieszę. Dawno nie byłam. Nie wiem, z miesiąc chyba. No, ale podjechałam tutaj, bo tu jest Home and You i słuchajcie, chciałam kupić, bo koleżanka, zastępczyni liderki u nas w pracy odchodzi. Bardzo fajna dziewczyna, miłe z nią doświadczenia mam, znamy się 3 miesiące raptem, ale ona mnie szkoliła, wielu rzeczy mnie uczyła, na przykład ważenia, też pracę na takiej maszynie, gdzie są próbki robione perfum, która nie jest prosta, bardzo fajna, otwarta, wesoła dziewczyna i pomyślałam, że w ogóle chciałam jej kupić, słuchajcie, aniołka. Taką w dalszą podróż, tak, odchodzi i tak dalej, ale to nie jest sezon chyba na aniołki i nie mogłam znaleźć aniołka w Home and You, ale za to w Pepco, słuchajcie, pomyślałam, że nie było w Pepco też aniołków, no to nie jest chyba sezon, chyba muszę was gdzieś postawić, nie widziałam trzymadełka niestety. Nie mogę się, słuchajcie, rozpakować, bo byłam też tutaj, bo na Skoroszach tutaj mam naturę. Kupiłam sobie farbę Joanny, którą teraz stosuję właśnie. Taki ostatnio mi się fajnie kolor sprawdził. Słuchajcie, to teraz stosuję tą Joannę i to jest właśnie 212. Szlachetna perła. Ale jest spoko. I właśnie w Pepco, słuchajcie, wracając, odchodzi dziewczyna z pracy, bo ma inne plany życiowe i piątek jest ostatni dzień. Tak się składa, że w piątek jest też mój ostatni dzień umowy na czas próbny, więc jestem ciekawa, ten tydzień będzie ekscytujący pod tym względem, że dowiem się, czy przedłużą ze mną umowę, jak to będzie wyglądało. I zobaczymy, co dalej, tak? No więc, a tak się właśnie akurat składa, słuchajcie, że ona, no właśnie, odchodzi. Jest w piątek ostatni dzień i wracam. Bardzo fajna dziewczyna, otwarta. I tak po prostu, wiecie, chciałam jej coś dać, tak. Wiecie, to nie jest po pierwsze nic specjalnego. Miałam na myśli na początku właśnie tego aniołka, ale że nie widzę tych aniołków. Może jeszcze gdzieś wylukam aniołka. Zobaczymy. Ale wylukałam, słuchajcie, w Pepco. Taka fajna świeczka. Garden. To takie tulipany delikatne. Ona jest fajną, taką perfumową, tak, delikatną dziewczyną i pomyślałam, że to sobie zawsze może na biurko gdzieś w pokoju postawić. Bardzo fajne, spodobało mi się. No bo aniołków żadnych nie było. Były tam, jednego znalazłam, ale był tak pokieroszowany i w ogóle no nie, no nie. Torebeczkę z motylkami, to jej włożę właśnie, coś mi się wygniotła troszkę. Właśnie i też jej kupiłam właśnie, że to włożę jej w tą torebeczkę z motylkami i do tego jeszcze kupiłam jej, słuchajcie, czekoladki Merci. To są mleczna, kolekcja mleczna. Pomyślałam, że takie właśnie kwiatki i takie Merci, podziękowanie, tak ode mnie po prostu. Teraz mi się wszystko rozwali, o wiecie. Wy już pewnie, jak tego vloga oglądacie, to już jej pewnie dałam. O, taki zestawik dla niej. Myślę, że fajnie się ucieszy. Myślę, że to nie jest nic nadzwyczajnego, ale po prostu chciałabym, żeby
jakoś fajnie wspominała to miejsce, a przynajmniej ja fajnie ją będę zawsze wspominała i że dużo mnie nauczyła i że jest fajną, otwartą osobą. To jest taki wyraz mojej wdzięczności i takiego niech się jej wiedzie po prostu. I na Skoroszach, słuchajcie, otworzyli mi Green Café Nero. Wow! Przepiękne wnętrze, takie, że można sobie usiąść. Dużo miejsca, bardzo dużo miejsca, słuchajcie. Tutaj się taki sklep zamknął z akcesoriami do kuchni, takimi coś a la Home & You, ale taki niby droższy jeszcze. On się tutaj nie utrzymał i to zostało właśnie wykupione. Tutaj był taki też z wykładzinami, z farbami. Nie ma go i to wszystko zostało wykupione i jest w końcu na Skoroszach kafejka. Tak to zawsze musiałam jechać do Blue City albo do Factory. A teraz mam na Skoroszach Green Nero. Jest przepyszna, słuchajcie, widziałam sobie, przefajna dziewczyna. Bardzo sympatyczna. I kawa, serio, jak dotąd najlepsza. Zawsze wam mówiłam, że najlepiej smakuje mi kawa w Soul Coffee tak naprawdę. La Costa ok, ale ta jest odjazd. Jest przepyszna i mega się cieszę. Wziąłam największą. To nie jest L, to jest XL. No ale wiecie, słuchajcie, poniedziałek, 13, po pracy, więc trzeba to jakoś opić. Więc wracam do domu, wychodzę z ginem. Jeszcze mam tam troszeczkę do zrenderowania filmiku dla was, który się ukaże jutro, we wtorek. No a ja zaczynam tydzień, będę się do was odzywać, nie wiem czy się dzisiaj jeszcze odezwę, czy jutro, zobaczymy. Także Green Café Nero jest przepyszna. Nie wiem czy znacie, ja piję pierwszy raz, poprosiłam o XL na mleku bez laktozy latte, jest przepyszna. W smaku jest delikatna, nie jest kwaśna, aromatyczna, no... Zakochałam się i mega się cieszę. Także moje odkrycie. Super. W końcu mam blisko taką kafejkę. No najbliżej, tak? Bo do Blue City nie mam za blisko. Do Faktorów no też nie. Natomiast na Skoroszach to blisko. Ale powiem wam, że pierwsza zmiana jest fajna. Ale po 14, jak już kończę. Bo o 4, kiedy mam wstawać, to nie jest. Widzimy się potem. Na razie. Jeszcze mi się przypomniało, słuchajcie, że w Naturze, bo w Naturze jest Kobo, była promocja na te highlightery. Wzięłam sobie je, posłoczowałam. W ogóle ten jest taki fajny. On nie jest taki brzoskwiniowy, tylko bardziej opalizujący, taki wpadający w brąz. On będzie bardzo ładnie na powiekę nawet wyglądał. I sobie je posłoczowałam. Ten jest taki szampański, ten jest ciemniejszy. I one chyba 14 czy 16 zł. A już ten z Vibo mi się kończył. I tak naprawdę właśnie teraz tu podjechałam do Rossmana, żeby kupić sobie właśnie jakiś highlighter, jakiś rozświetlacz. A teraz sobie przypomniałam, że właśnie w Kobo kupiłam te 3 rozświetlacze. I bardzo mi się spodobały te właśnie kolory. I jeszcze w Naturze kupiłam sobie, słuchajcie, spirytus kosmetyczny z aloesem. Wiecie, czasami coś tam sobie rozdrapię, coś tam, jakieś niedoskonałości. To spirytus po prostu wysusza, a dodatkowo aloes złagodzi. To jest taki kosmetyczny, nie wiem, czy skaleczę się, czy coś. Właściwie jak się skaleczy, to nie powinno się używać spirytusu, ale ja to po prostu odkażam, tak? I buzię czasami właśnie jak tam jakiś mały wyprysk, to na wieczór stosuję sobie pastę cynkową i ostatnio też właśnie kupiłam sobie nową, bo mi się skończyła, ale przedtem właśnie przecieram. Wcześniej miałam spirytus z bursztynem, a teraz sobie pomyślałam, w Naturze były chyba za 3 zł właśnie za aloesem. No i te rozświetlacze
Ciekawa jestem, jak mi się sprawdzą. Także to tak jeszcze właśnie w naturze kupiłam razem z tą farbą moją. Dobra, idę teraz do Rossmana. Co ja chciałam kupić? A jak to jest? Z tymi poszłam. Zapomniałam, po co poszłam, ale przypomniałam sobie, słuchajcie, poszłam po herbatkę, którą uwielbiam. Jakiś czas temu ją piłam. Deszcz zaczął padać, zaraz się odezwę. Więc się jeszcze odzywam. Deszcz się rozpadał, bo oczywiście no, poszłam po tego Rossmana. Ale przypomniałam sobie i wziąłam... Oczywiście znowu wszyscy zaczynają pić tą herbatę. Jakiś czas temu, słuchajcie, piłam tą herbatę. I później przestałam, piłam czystka, piłam wody więcej tak naprawdę, kefiru, co tak notabene powiem wam, średnio mi posłużył, w tym sensie, że on jest pyszny i nawet dzisiaj w Biedronce byłam i kupiłam sobie, ale tylko dwa, ale powiem wam, że białko tuczy trochę, tak mi się napakowało, niby objętościowo nie widzę, że przytyłam, ale na wadze waga mi wzrosła. Prawdopodobnie, nie wiem, zatrzymuje mi wodę. No i jak za dużo białka się je, no to właśnie to idzie. Idzie w mięśnie. Więc możliwe, że wiecie, tak... No nie wiem, o czym chciałam mówić, ale... to jest zupełnie jeszcze inny temat, ale notabene właśnie te... takie, wiecie, jogurtowe sprawy. Ja jogurtów nie jem, ale ten kefir ostatnio topiłam non-stop, no i przytyło mi się, w sensie takim na wadze. I z tego, co wyczytałam, wyszukałam, to właśnie może powodować białko, że można przybrać na wadze. Dodatkowo może mi się zatrzymywać woda. Oczywiście zależy, czy to jest, wiecie, przed okresem, czy po okresie. Niemniej jednak, jak ja wypijałam litr kefiru dziennie, no przez jakieś, nie wiem, 3 tygodnie, no to mogła mi pójść waga do góry. Więc teraz odstawiłam kefiry na jakiś czas. W takim sensie, że właśnie dzisiaj sobie tylko 2 kupiłam, a tak to, wiecie, ja kupowałam ich 10, tak? Na tydzień. W ciągu tygodnia z 10 wypijałam, tak po pół litra. No to sporo, no to sporo. One właśnie mogą powodować właśnie problemy z wahaniem wagi. Może to właśnie nie tyle, wiecie, co tłuszcz, co w mięśnie, w masę idzie po prostu. No. A do czego wracam? Słuchajcie, no i sobie przypomniałam, będąc w Rossmanie. Tylko oczywiście, gdybym sobie tylko przypomniała, byłoby ok. Przypomniałam sobie właśnie o mojej herbatce. We vlogu majowym wspominałam wam o nim i właśnie to jest zielona herbata z opuncją i mango. Ja do tego sobie jeszcze wkrajam świeży imbir. O, właśnie nie kupiłam imbiru, ale cytrynę kupiłam i cytrynkę i uwielbiam. To jest taki rozgrzewający, to nie jest, bo gdybym imbiru dodała, to będzie, ale taka fajna, ciepła, taka orzeźwiająco rozgrzewająca herbatka. Bardzo ją lubię. Właśnie wróciłam do niej. No ale oczywiście, gdyby na tym się skończyło, to by było ok. Ale niestety, znalazłam lakier, o jaki mi chodziło, słuchajcie. Właśnie tutaj w tym Rossmanie są lakiery Linnere i to premium. Są takie duże, ale 12 zł kosztują, ale są duże i bardzo wydajne i naprawdę bardzo dobrze mi się sprawdzają i wytrzymują długo. I właśnie o taki fiolet... Teraz skubię gdzieś. O taki fiolet mi chodziło. Więc to i jeszcze z Vigo. Słuchajcie, taka nowość. To jest baza rozświetlająca pod highlighter. Highlighter beige. Vivo Mood. Słuchajcie, wzięłam sobie na rękę próbkę i bardzo mi się spodobała. Teraz muszę zobaczyć, jak ta ręka moja wygląda. Nie widzę, ale ona faktycznie tak fajnie się rozświetlała. I
Co tutaj jest napisane, że baza rozświetlająca o delikatnej kremowej konsystencji. Tak, jest bardzo delikatna taka kremowa. Stosowana pod podkład, daje efekt świeżości, przedłuża trwałość makijażu. Bogata w składniki, właśnie to mi się spodobało, że bogata w składniki odżywcze, które pielęgnują cerę. I właśnie zawiera ekstrakty z kiwi, grejpfruta, alg morskich. Nie zmienia koloru podkładu, idealna dla każdej cery. Właśnie taka rozświetlająca i jak ją wzięłam właśnie na palec, to była bardzo fajna taka kremowa i taka naprawdę tak ładnie wzięłam sobie na rękę, nawilżyła i tak rozświetliła. Także no nie wiem, coś mnie podkusiło, więc wzięłam sobie tą bazę. I słuchajcie, w ogóle widziałam w Rossmanie nowości, nie wiem czy to są nowości, ale widziałam paletkę zmalowanej. No to takie typowo dla niej kolory tęczy, takie dość niespotykane, no bo nie wiem czy ktoś z Was ogląda kanał właśnie zmalowanej, ale no to są jej typowe takie, powiedziałabym, odważne kolory, żywe, takie wiecie, żółty, niebieski i też pojedyncze cienie jej. No i też drugiej youtuberki Viva, nie pamiętam, Karolina, ona jakaś tam, Viva, coś takiego. To taka paletka bardziej, powiedziałabym, na co dzień. Ciekawa. Są fajne, bo są malutkie, ale nie było żadnej, żeby otworzyć. Więc nie widziałam, jak w środku wyglądają. Widziałam tylko, że są właśnie w pudełeczku. Nie chciało mi się, szczerze mówiąc, otwierać. Zresztą nie było żadnych takich wystawionych. Więc takie nowości. Dla mnie nowości. Nie wiem, może już dawno się ukazały te paletki tych youtuberek. Ale ja ich nie widziałam wcześniej w Rossmanie. Nie zwróciłam uwagi. A też czasami jest tak, że po prostu nie ma, tak? Ale to przez Vibo. Właśnie przez Vibo wypuszczone, więc przy współpracy z marką Vibo wypuściły właśnie zmalowana i ta druga Viva, coś ona tak ma, ona ma taki kanał modowo-makijażowy, bardziej modowy, taki lifestyle'owy. Zmalowana to typowo makijaże i bardzo ciekawe i recenzje. Od czasu do czasu zaglądam na jej kanał, także widziałam te paletki, ale wiecie, nie przemawiają do mnie pod tym względem, że ja po prostu nie używam. Także tylko skusiłam się tylko. Skusiłam się na tą bazę. Zobaczymy, jak ona mi się sprawdzi. Na pewno Wam powiem. Dobra, jadę już, bo już jest... Długo mi się zeszło. Chodziłam sobie po tym Rossmanie. Jeszcze kupiłam sobie, słuchajcie, witamina A plus E, bo to jest... Nie mam zamiaru jej łykać, chociaż może też na wzmocnienie jest dobra, ale wiecie, ona jest w takiej kapsułce i jak tą kapsułkę przekujecie gdzieś na jakieś rany sobie nałożyć, a była w fajnej cenie, na rany, gdzieś tam na jakieś przebarwienia, to bardzo ładnie odżywia. W ogóle na przykład dodanie do kremu witaminy A plus E, właśnie wycisnąć z tej kapsułki, to bardzo ładnie odżywia. Rutinoskorbin sobie też, rutinoskorbin też sobie kupiłam taki, żeby właśnie na cynk plus cynk i selen, rutinoskorbin, tak na wzmocnienie, przeziębienie, po prostu skusiłam się, tak? Bo były w takiej cenie niższej. No i te dwie herbaty. No i ten lakier. Dobra, jadę. Deszcz, rozpadało się. Mój jean. Jak ja wyjdę z jeanem? Mój jean zmoknie, bidak. Na razie. Wiecie, szybko tutaj. Zmieszałam te dwa. Te dwa szampańskie. Takie jeden jest, widzicie, bardziej taki szampański, drugi piaskowy. Patrzcie, 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 co się dzieje. Zobaczcie. Uch. Tego nie roz tego, ale po prostu nie mogłam się powstrzymać. Szok. Zobaczcie tutaj, co się dzieje. Nos renifera. Rudolfo. Ale patrzcie, patrzcie. To są te dwa. Patrzcie, na szybko po prostu musiałam, nie mogłam się powstrzymać. Te dwa zmieszałam. I patrzcie, co tu się dzieje. Rudolf
Rudolfo, Złoty Rudolfo. I teraz jedzie karetka. Słuchajcie, dzisiaj jest zachmurzone niebo, nie ma słońca w ogóle i zobaczcie, jak się świeci. No tu przesadziłam, ale nawet fajnie. Po prostu Złoty Rudolfo i zobaczcie. Ciekawa jestem, jak będzie z trwałością jutro do pracy sobie. Znaczy taka krem... A, nawet... Zobaczcie. Ręka mi tu, palec mi tu wpadł i właśnie mówię, to jest taka, ona jest, konsystencja jest kremowa, taka bardziej kremowa niż pudrowa. Wpadł mi palec tutaj, zagłębił się, jak chciałam zamknąć, to tak mi palec wpadł i widzicie, widać właśnie, że ta konsystencja jest taka kremowa, naprawdę. Także fajnie, cieszę się. To była przedostatnia, jeszcze tylko jedna była. Także wow. Dobra, Ginek, przywitajcie. Cześć, Dinusiu. Zjesz sobie coś jeszcze, tak? Cześć, słoneczko. Cześć. Co mi powiesz na łóżko? Zjesz coś? Zjesz coś, słoneczko? Nie. Dzień dobry. Idziemy na spacerek? Gina idzie na spacerek, tak? Z paniusią? Cześć! Powiedz wszystkim cześć. Dobra, idziemy na spacer. Pada sobie wiosenny deszczyk. Opaduje wiosenny Everything falls into place. The minute you leave and give me space. I wanna know how it feels to live and let go without Wtorek. being put in my place. Deszczowy wtorek. Mam porę. Także wtorek deszczowy. Au! Nie wierzę, przycięłam sobie włosy. Serio. Brawo ja. Słuchajcie. Witam Was. Dzisiaj mamy wtorek. Szczerze mówiąc, nie wiedziałam, czy się odezwać, bo jak możecie się zorientować, znowu jestem na skoroszach, bo jestem po pracy, po pierwszej zmiany i znowu wylądowałam w Green Nero Cafe. Rewelacyjna obsługa, młodzi, super ludzie, bardzo mili. No i w taką deszczową pogodę nie mogło zabraknąć mi kawy. Poza tym przyznam wam się szczerze, wtorek jest trudnym dzisiaj dniem. W pracy ogólnie nie szło nam. To chciałam wam pokazać. To jest Zary, mój nowy Dumbo. Przyszedł wczoraj. No jest przepiękny. Tutaj w przebitkach na pewno wam pokażę. Jest przepiękny i ma na kokardkę zawiązane latające uszy. I zawiązane te uszy. Trochę skrzydła mi podcięły, a tak naprawdę nie do końca. Powiem wam, że trudny dzień i też ze względu na to, że nie wiem, czy poruszać ten temat, ale powiem, tak, bo to jest vlog tygodniowy i staram się wam zrelacjonować, co się dzieje i mówić, że życie właśnie wygląda różnie. Słuchajcie, poranna zmiana. Do tej pory, słuchajcie, po 3 miesiącach nawet pracy nie potrafię się do końca do niej dostosować i naprawdę tak psychicznie czuję się zmęczona. To nawet nie chodzi o fizyczne zmęczenie, tylko psychicznie. I słuchajcie, dzisiaj dostałam wiadomość od swojej liderki, przepraszam, tak, liderka jest na, tak, w naszym zespole, że jest przygotowana już dla mnie umowa. Czyli umowa na przedłużenie ze mną współpracy, tak? Przeważnie tutaj z tego, co się zorientowałam, pierwsza umowa, oczywiście, jeżeli jesteście z agencji pracy, bo przyznam wam się, że dużo tutaj w tej fabryce pracuje ludzi z agencji pracy po prostu, to zatrudnienie przebiega zupełnie inaczej. I to nie jest filmik dzisiaj o tym i plusy, i minusy, możemy kiedyś sobie o tym pogadać. Ja byłam zatrudniona, więc bezpośrednio jakby przez zakład, tak? A całą historię, jak to się stało,
No, ale to nie o tym filmik i ogólnie, jeżeli będę kręciła jeszcze, jeżeli będę kręciła film, a w przyszłości niedalekiej będę nakręcę ten filmik o fabryce kosmetyków, tak? I zaczniemy od początku, jak się tam dostałam i od początku, że tak powiem. Więc teraz wróćmy jeszcze do teraźniejszości. Ja zostałam zatrudniona na 3 miesiące próbne przez zakład, tak? Zakład pracy, czyli przez tą fabrykę, tak, zakład kosmetyków. I kończy mi się ta umowa 3-miesięczna w piątek, czyli 17 maja. Jak tego bloga oglądacie, to na pewno już jest po, tak? Ale dzisiaj dostałam, jakby moja menadżerka, tak, byłyśmy na pierwszej zmianie, dostała informację mailem, że jest już przygotowana dla mnie umowa. I umowę to najczęściej przedłużają na rok. I tak, druga umowa na rok. Pierwsza na 3 miesiące, teraz ją kończę, no i teraz dostałam umowę na rok. No i powiem wam, że poszłam po pierwszej zmianie, tak, bo kończyłam o 14:00. Jeszcze do kolegi tak mówię, słuchaj, to nie jest za dobry dzień, żebym ja szła do biura, bo jestem w takim, po pierwsze psychicznie zmęczona, trochę rozdrażniona, no to, ale słuchajcie, no i do czego zmierzam? Uważaj, czego sobie życzysz, bo się spełni. No i będąc tam w tym biurze, kiedy zobaczyłam tą umowę, którą dostałam do września, tak, 2020 roku, czyli tam na rok, na ileś tam miesięcy chyba dokładniej, a nieistotne, ale słuchajcie, płaca zasadnicza nie spodobała mi się. I powiedziałam o tym. No i wybuchła dyskusja. I ja chciałam, ja powiedziałam, że okej, ja podpiszę tą umowę, bo w tym momencie nie mam innej perspektywy pracy, natomiast ja uważam i pracowałam w wielu różnych firmach i z mojego doświadczenia wynika, że okres próbny to jest i też płaca próbna. Po okresie próbnym, jeżeli firma i tak, zakład, wszystko jedno, pracodawca, który chce ze mną dalej współpracować, widzi we mnie potencjał i chce przedłużyć umowę, więc zachętą jest nie piękne oczy, tylko potencjał, tak? Pieniądze. Oczywiście premie i różne takie są, ale mnie one, słuchajcie, nie interesują. To są premie uznaniowe, tak? Ja z premii nie zapłacę rachunków. Ja muszę wiedzieć, na co liczę w danym miesiącu, na 100%, jaka kwota. I ona mi się, słuchajcie, nie spodobała i powiedziałam to. I powiedziałam otwarcie, że ja tą umowę podpiszę, bo w tym momencie taka jest sytuacja i okej, ale powiedziałam też głośno, ale to jest dla mnie sygnał, że trzeba się rozglądać za czymś innym, bo widzę, że jednak chyba zakład nie widzi potencjału we mnie. Powiedziałam tak, słuchajcie. No i skończyło się tak, że zabrano mi umowę i te dziewczyny w kadrach powiedziały, że one to zgłoszą, powiedzą mi, żebym się jeszcze wstrzymała, żebym nie podpisywała tej umowy. Chociaż ja powiedziałam swoje zdanie i mówię, wiecie, czy ta kwota się zmieni, czy nie, to ja i tak podpiszę tą umowę w tym momencie, bo tak, bo to jest praca, której potrzebuję, ale mówię i powiedziałam szczerze, ale to jest dla mnie informacja, że czyli w firmie, ja tak powiedziałam, nie zależy. Spojrzały się na siebie i tak dalej. I powiem wam, że teraz jak sobie o tym myślę, to widocznie cały wszechświat chciał mnie sprowokować, żebym była jednak rozdrażniona i w bojowym nastroju, bo gdybym nie była aż w takim nastroju, słuchajcie, to chyba aż tak bym o to nie zawalczyła. Więc to jest dla mnie kolejny dowód, że jednak rzeczy dzieją się takie, jakie powinny się dziać. Słuchajcie, no w pracy od rana mówiłam, Boże, kiedy to się skończy, nic nie szło tak, jak miało iść. Nerwowa atmosfera, maszyny się psuły, tutaj nie wychodziło. Wielka spina, jednym słowem mówiąc. Wiecie, to siłą rzeczy oddziałowuje na człowieka. Już chciałam wyjść, zrelaksować się, napić się kawy. Ale mówię, okej, dobra.
pogoda deszczowa, nawet słońka nie ma. Ale słonko jest w nas właśnie. Ale mówię, dobra, idę, niech się dzieje, co chcę. Chcę już wiedzieć, jak ta umowa wygląda, bo spodziewałam się, to było właściwie pewne, że ona będzie na rok przedłużona, bo tak robią, tak? No ale myślałam, że ta kwota będzie wyższa niż ta kwota na wstępie, tak? Na okres próbny. Okazało się, że jest taka sama. I to mi się nie spodobało. I od razu o tym powiedziałam, że no słuchajcie, przychodzę na umowę na rok i firma nie daje mi żadnej podwyżki. Oni mówią, no że to co roku są podwyżki. Ja mówię, słuchajcie, no nie interesuje mnie, że co roku. No to co roku każdy dostaje, no ale ja tutaj się wykazuję. A nie widzę, żeby jakoś firmie zależało, żeby zatrzymać takiego pracownika jak ja. I ja mówię, okej, ja i tak podpiszę tą umowę, ale no, wiedzcie, że to jest dla mnie informacja i wiecie, nie powiedziałam tego, że nie będę dłużna, tylko powiedziałam, no to jest dla mnie informacja, że trzeba się rozglądać za czymś innym. Powiedziałam na głos, to ja nie ukrywam, to powiedziałam na głos. Więc wiecie, te dziewczyny z kadry, one nie mają na to wpływu, tak? Dostały od kierowników i tak dalej, ale mówią, nie podpisujmy, to zgłosimy tutaj, żeby kierownik z tobą porozmawiał i tak dalej. Ja mówię, dobrze. Zastanawiałam się w ogóle, czy kręcić, mówić wam o tym, ale myślę, że trzeba o tym mówić, bo chcę wam też pokazać, że to, że ja jestem miłą, pozytywną osobą, to nie oznacza, że wiecie, bo często ludzie myślą, że jak ktoś jest miły, pozytywny, to tak wszystko przyjmuje i że jak mu plują w twarz, to mówię, że pada deszcz. Nie. Słuchajcie, balans. To, że ja jestem optymistyczna, pozytywna i uśmiechnięta, to nie oznacza, że nie potrafię powiedzieć swojego zdania, że coś mi się nie podoba i ja to zmieniam. I słuchajcie, ja to powiedziałam, tak? Powiedziałam, okej, w tym momencie zgadzam się na to, co mi proponujecie, ale liczcie, i mówię szczerze, tak? Słuchajcie, i pozytywnie, i wiecie, i z uśmiechem mówię, ale liczcie się z tym, że w takim układzie ja widzę, że firma we mnie nie chce inwestować, więc to też jest dla mnie znak, że czas czegoś poszukać. Na ten moment zostanę, okej, tak? I słuchajcie, ta rozmowa, myślę, że trzeba o tym mówić, bo chcę wam o tym mówić, że to jest właśnie pozytywność. Widzicie, ja nie naciskam na nikogo i chcę wam też pokazać, że to nie było coś takiego, że ja nie wiem, roszczeniowego i tak dalej. Ja mówiłam o swoim doświadczeniu w innych firmach. I to, co uważam, ja im nawet powiedziałam, słuchajcie, to nawet psychologicznie, po prostu kiedy się przyjmuje pracownika na umowę już na czas dłuższy, to żeby go podbudować i jeżeli przez te 3 miesiące współpraca była dobra, on fajnie rokuje i chcemy przedłużyć na rok, no to psychologicznie, żeby go jeszcze zachęcić, daje się podwyżkę, daje się wyższą pensję. To działa psychologicznie. Ja to im powiedziałam. To im powiedziałam tym dziewczynom. A tutaj widzę, że no tak przyjęliście się. Czyli ja powiedziałam, czyli nie zależy firmie. Czyli przyjęli, bo przyjmują. Ja mówię, okej. Godzę się na to. Ale widzicie, godzę się na to, mówię o tym, ale to będę zmieniać. Jeżeli oni tego nie zmienią, jeżeli to jest taka firma i tak dalej, nie będę zmieniać firmy, ani wiecie, podejścia i tak dalej. Po prostu to ja zmieniam świat. To ja nie chodzi o to, że stawiam warunki, tylko po prostu adaptuję się do pewnych warunków. Jeżeli w danym momencie mam takie, to się adaptuję, ale jeżeli mi nie pasują, to będę teraz szukała innych, które będą mi bardziej odpowiadały. I tak się właśnie, słuchajcie, zmienia nie świat, ale swoje życie. I to jest pozytywne. Powiem wam, że jak to powiedziałam,
I jak to się wydarzyło, to tak zeszło ze mnie. Pomyślałam sobie, właśnie przyjadę na dobrą kawę. Jeszcze tutaj poszłam sobie pieczywo kupić jutro na kanapki. Po prostu. Ktoś powie, no bo trzeba walczyć o siebie, bo w dzisiejszych czasach to trzeba walczyć. Zawsze trzeba walczyć o siebie. Słuchajcie, zawsze. To w każdych czasach. Rzadko kiedy się zdarzy, że ktoś was doceni. Wiecie dlaczego? Bo sami siebie nie cenicie. Jeżeli siebie cenicie, to inni was też zaczną, to inni też zaczną was cenić. Ja nie mówię, wiecie, o nie wiadomo wywyższaniu, czy tak dalej, tak? Ale no słuchajcie. Swoje umiejętności, swoje doświadczenie potrafię wycenić. Z tego, co pamiętam, jak przyszłam na początku, tak, i zero umiałam, przez te trzy miesiące tyle się nauczyłam i teraz wszystko robię, no to dlaczego mam w dalszej perspektywie zarabiać tyle samo, co na początku? Tak? Logiczne. Po prostu jestem już pracownikiem z doświadczeniem 3-miesięcznym, tak? Więc dlaczego mam przez następny rok dostawać tyle samo pieniędzy, jak na samym początku? To w tym momencie już zaczynam tracić. Tak? Wiecie, a premie mówią i tak dalej. Premie? To są właśnie premie, to są uznaniowe, to ktoś wtedy może powiedzieć, że coś mu nie pasowało i tak dalej. Pamiętajcie właśnie o tym, dlatego wam mówię, że, bo ludzie, a, że tu będzie premia i tak dalej. Liczcie na, najważniejsze jest zasadnicza pensja. Premie nie dostajecie. Premia jest uznaniowa, czy tam jakaś, tak, uznaniowa. Premia jest uznaniowa. A pensja zasadnicza to jest to, na co liczycie każdego miesiąca. I to jest ważne i dlatego dla mnie jest istotne, czy dlaczego ona nie wzrosła, tak, po tych 3 miesiącach. Tym bardziej, że współpraca ma dalej iść, tak, przez rok. No to jeżeli oni myślą, że będzie ta współpraca przez następny rok przy takiej stawce, no to się mylą. No to się mylą. Będzie oczywiście przez jakiś czas, ale to jest, wiecie, znak, sygnał dla mnie, że trzeba szukać nowej pracy. To nic strasznego, serio. Mnie to zupełnie, słuchajcie, nie przeraża, a wręcz już się będę zastanawiać i myśleć. Także zastanawiałam się, czy o tym wam mówić, bo to są dość już prywatne sprawy, tak? Ale mówię wam dlatego o tym, bo często ludzie myślą, że ktoś, jak jest pozytywny, uśmiecha się, jest miły, to nie potrafi, nie wiem, zawalczyć o siebie i tak dalej. Wręcz przeciwnie. Ja jestem miła, sympatyczna, pozytywna, dlatego że znam swoją wartość, swoje możliwości. Jeżeli coś mi nie pasuje, to ja to zmieniam. Ale nie handryczę się z ludźmi i ich nie zmieniam, albo ich obgaduję i mówię, co oni nie zrobili nie tak. Robią jak uważają. Nie wiem, polityk, firmy mają różne, to ich sprawa. Jeżeli mi to nie pasuje, to ja po prostu to zmienię. W tym sensie, że znajdę inną pracę. I tyle. Tam, gdzie uznam, że nauczę się czegoś nowego, albo da mi to więcej, właśnie, że znowu się nauczę czegoś nowego, albo da mi więcej pieniędzy. A pozytywność to jest to, że podchodzę do tego, że no właśnie, takie jest życie, słuchajcie, zmienne i uleganie temu, bo
jakby, wiecie, bo też ludziom mówią, a bo to taka firma i tam, że oni są, wiecie, w tym sensie, że oni są źli. Nikt nie jest zły, słuchajcie. Firmy, tak jak i ludzie, są różni, mają różne swoje, że tak powiem, wiecie, priorytety, różne podejścia, różni ludzie i to jest okej. Jeżeli się w pewnych kwestiach nie zgadzamy, to po co się mamy handryczyć? Ja nadal, wiecie, to tak jak możecie obejrzeć mój filmik o pracy w Pepco, jakie miałam tam doświadczenie. Czy to nauczyłam się wielu rzeczy dzięki temu. I też myślę tego, że teraz poszłam dlatego i powiedziałam te słowa. Zresztą, słuchajcie, i tam też zachowałam się fair, słuchajcie, tak? I załatwiłam sprawę do końca, pomimo, że wszyscy radzili mi, że powinnam zrobić inaczej, po prostu iść na zwolnienie, olać firmę i w ogóle zrobić inaczej. Gdybym tak zrobiła, nie przyszłaby do mnie ta nowa praca. A teraz okaże się, czy ta nowa praca w dalszej perspektywie jest jakąś możliwością, czy nie. Ja daję sobie czas jeszcze. Zobaczymy, co się wydarzy. Jestem, słuchajcie, otwartym umysłem, a mówię wam o tym dlatego, bo chcę, żebyście pamiętali, że jeżeli siebie nie docenicie, to nikt was nie doceni. I tak jest ze wszystkim. To nie chodzi, że ja jestem wyniosła i tak dalej. Nie. Chodzi o cenienie swoich wartości, swoich umiejętności, swojego postrzegania. Co właśnie nie oznacza, że ja nie szanuję innych. Szanuję, ale każdy z nas ma prawo wyrazić swoją opinię i swoje postrzeganie. I to też zrobiłam tu przy podpisywaniu tej umowy, której nie podpisałam w końcu dzisiaj, tak? I to tak naprawdę to te dziewczyny mi prawie, że wyrwały tą umowę. Nie, nie, my porozmawiamy i tak dalej. Bo ja chciałam ją podpisać. Ja mówię, dobrze, ja ją podpiszę. Ja mówię, ale... No, czyli to sygnał dla mnie, że firma nie ma żadnych... Ja nie rokuję dla firmy. Ja nie zostałam w żaden sposób doceniona, tak? Na tyle samo firma mnie wycenia, co na samym starcie, kiedy niczego nie umiałam. Wiecie, ja siebie już tak nie wyceniam. No, jeżeli oni tak mnie wyceniają, to... Jest moim zdaniem jakiś zgrzyt, tak? No bo ja się nie zgodzę z tym, że jestem tą samą osobą co 3 miesiące temu. 3 miesiące temu nie wiedziałam nic. Dzisiaj robię wszystko. A więc no jest różnica, tak? O Jezus, także już długo gadam. Bardzo długo gadam, ale chciałam się właśnie do was odezwać, bo ten wtorek właśnie taki jest deszczowy, chłodny. Miałam podpisać umowę, w końcu jej nie podpisałam, ale na pewno podpiszę w tym tygodniu. Podpiszę dlatego, bo i tak podpiszę, tak? Ale chcę, żeby wiedzieli po prostu, że mi to nie pasuje. Ta pensja zasadnicza, ponieważ uważam, że zdecydowanie nie jestem tą osobą co 3 miesiące temu i umiem wszystko. Na tyle, ile mogę w danym momencie, no znaczy, no wszystkiego, to umówmy się, nie wiem, ale umiem naprawdę bardzo dużo i no nie zgodzę się, że z tym, że żebym dostawała tyle samo pieniędzy, jak ktoś na dzień dobry, który nic nie umie. Tak? No nie, no to jeżeli ta firma taką ma politykę, no to po prostu mi się to nie podoba. I no zresztą i to powiedziałam na głos, więc czas się rozejrzeć za inną firmą, to powiedziałam i zmieni się to wszystko, nie wiem. Dobra, odezwę się jutro, jadę, na razie.
space.